Miasto nad Brdą, stolica ziemi pomorskiej. W naszym kraju nieczęsto trafiają się tak dobrze zachowane zespoły architektury zabytkowej, jak właśnie w Bydgoszczy. Tu zawsze silnie atakowała Niemczyzna i zawsze silny był opór żywiołu polskiego, dźwięk polskiego słowa, polskiej pieśni. Współczesna Bydgoszcz, wielki ośrodek kulturalny. Dobrą markę ma miejscowa filharmonia. Teatry cieszą się uznaniem nawet stołecznych krytyków. Bydgoszcz kocha i popiera wszystkie muzy. Środowisko literackie grupuje się wokół pism Pomorze i Fakty i Myśli. 17 członków Związku Literatów. Przez 3 lata ponad 20 nowych tytułów. W tym właśnie mieście obradował 17 Sejm Literatów. Wśród gości przedstawiciele władz centralnych, delegaci zakładów pracy. W imieniu Komitetu Centralnego Partii przemawia Stefan Olszowski. Sztuka nowoczesna, ale dostępna szerokim kręgom narodu, przeniknięta socjalistycznym humanizmem. Oto propozycja dla naszych twórców. Przeżywała najcięższe chwile razem z nami. Po tysiąckroć ginęła pod gruzami polskich miast w ogniu najstraszliwszych pożarów. I pierwsza była, gdyśmy ratowali to, co dla nas najcenniejsze. Bezpośrednio po wojnie książka miała bezwzględne pierwszeństwo w uzyskaniu nakazu kwaterunkowego. Ustawa o powszechnym obowiązku zakładania bibliotek była jedną z ważniejszych uchwalonych przez Krajową Radę Narodową. Nie ma już wśród nas wielu z pisarzy tamtej generacji. Pierwsze powojenne kiermasze książki potwierdzające popularność literatów i tym większe ich społeczne zobowiązania. W 20 lat później każda dzielnica, każda wieś ma swoją bibliotekę. Polski czytelnik na ogół dobrze zna twórczość rodzimych i zagranicznych pisarzy. Wszystkie nowości docierają na półkę bez opóźnień. Wymagania jednak rosną i dziś żąda się od bibliotek i księgarni natychmiastowej reakcji na każde wydarzenie literackie. Roman Bratny, pokolenie Kolumbów, rocznik 20. Ludzie z tego pokolenia walczyli, ginęli, przegrywali i zwyciężali. Najbardziej znane książki Bratnego, wiele z nich przetłumaczono na obce języki, mówią światu o naszej postawie w latach okupacji. Cholera, zaczęli przed czasem. Na pozycję, za mną! Kolumbowie, młodzież roku 44. Ci, którym historia nie oszczędziła żadnych złudzeń ani rozczarowań. Na podstawie powieści Romana Bratnego opowiada o tym pokoleniu inscenizacja Adama Hanuszkiewicza w Teatrze Powszechnym. Nie będę zastawiał pułapek na swych towarzyszy broni. Jakich towarzyszy? Broni! W powstanie razem biliśmy Niemców. Teraz razem tłuczemy bulbowców. Temat wciąż żywy i przenoszony często na ekran i scenę przez najwybitniejszych reżyserów. Czesław Petelski omawia właśnie z autorem filmową wersję Kolumbów. W całej prawie Europie mrozy, śniegi i zadymki. Rumunia, kraj dla nas niemal tropikalny, prezentuje zaspy śnieżne wysokości 1,5 metra. Na Węgrzech woda już zamarza. Flotylla dunajska wysyła do akcji swoje rezerwy. Z
Specjalne urządzenie zmusza okręt do bocznych przechyłów. Po kilku minutach takiej kołysanki otwiera się wolna droga wodna. Nasza żegluga śródlądowa nie ma takich problemów. Po prostu zasypia na cały sezon zimowy. Wracamy więc do Polski w zimowe Bieszczady. Jak pamiętają bieszczadcy pionierzy, najpiękniej tu było zawsze po pierwszym obfitym śniegu. Kiedyś jednak życie całkiem zamierało, pojedyncze gospodarstwa odcięte były od świata. Dziś wszędzie docierają autobusy PKS. Bieszczady nie są już w zimie białą pustynią, ale nic przez to nie straciły ze swego naturalnego piękna. Tor saneczkowy w Königse w Niemczech Zachodnich. Uzyskano tu dla mistrzostw świata tak zwane optymalne warunki techniczne. W przypadku odwilży sztuczne urządzenia chłodnicze nadają trasie lodowy poślizg. Szybkość maksymalna ponad 100 km na godzinę. Przy takich szybkościach zawodnik z trudem panuje nad sankami. To był pierwszy sygnał niebezpieczeństwa. Jedzie Polak Stanisław Paczka. To właśnie ten tragiczny wiraż. Śmierć polskiego saneczkarza zmusiła świat sportowy do dyskusji nad sensem i celem tak ryzykownych konkurencji. Wyprawa speleologów francuskich do grot masywu Audiberg w celach tym razem nie tylko sportowych. Na głębokości 85 metrów spędzą dwaj alpiniści ponad 4 miesiące w całkowitym odosobnieniu. Z powierzchnią Ziemi łączy ich sieć przewodów elektrycznych, przekazujących sygnały od elektrod. Każdy odruch, każda czynność organizmu znajduje odbicie w zapisie aparatów rejestracyjnych. Powrót do normalnych warunków. Trzeba się jednak do nich stopniowo przystosować. Tego rodzaju eksperymenty służą przygotowaniu kadr dla przyszłych stacji kosmicznych. Co nam się nie podoba w tradycyjnych galeriach sztuki? Właśnie tradycja, nawyk, rutyna. Pod takim hasłem występują polscy zwolennicy happeningu. Ja będę usiłował układać i państwo będą usiłowali układać i chciałem, żeby się wywiązała... Ich mistrz Tadeusz Kantor demonstruje w Warszawie swoje poglądy. Temat dzisiejszego pokazu, nowe spojrzenie na rembrandtowską lekcję anatomii. Czy jeszcze ktoś ma jakieś uwagi kompozycyjne? Ja bym chciał jeszcze określić pewne charaktery. Pan jest Lizus, tak? Szaleje, może ten, nawet bym powiedział ten. Uczestnicy happeningu muszą być przygotowani nawet na publiczną analizę swego intelektu. Pierwsza część jest anatomia ubrania, druga część będzie obraz, a trzecia resztki. Zobaczycie państwo na obrazie zawartość jego kieszeni. Zobaczycie prawdziwą, niezafałszowaną stronę indywidualności. Zapomniane resztki, odpadki, pomięte, ulegające powolnemu rozkładowi. Właściwie pierwsza część to jest skończona. Poprosimy trupa, ażeby opuścił swoje. Te przedmioty już same w sobie miały bardzo wiele kolorów. Nie ma sensu, żeby do tych przedmiotów dodawać jeszcze swój własny kolor. Po co? Zrobiłem podobną próbę w galerii Krzysztofory. Wielu moich kolegów marzyło o tym, znaczy niewielu, kilku było takich, którzy mówili, tak bym chciał, żeby mój obraz został wyrzucony z galerii, ale mi się nie udało. Trzeba wierzyć Kantorowi na słowo, że z takich zabaw wyłania się wizja prawdziwej sztuki.